Oddział pediatryczny w szpitalu imienia Świętej Rodziny przeniósł się do wyremontowanych, zmodernizowanych, nowych pomieszczeń. Nowy sprzęt, nowi pracownicy. Jaka jest korzyść dla małych pacjentów? Pani doktor, bardzo proszę. Dzień dobry. Rzeczywiście od niedawna jesteśmy w nowym skrzydle Szpitala Świętej Rodziny. Dysponujemy salami maksymalnie dwuosobowymi. W każdej sali znajduje się łazienka dla pacjenta, więc nasi pacjenci mają rzeczywiście bardzo dobre warunki pobytu i hospitalizacji. Ponadto szpital dysponuje bardzo dobrym zapleczem laboratoryjnym, bardzo dobrym zapleczem diagnostycznym. Korzystamy obecnie z nowoczesnego tomografu komputerowego. Prowadzimy bardzo szeroką diagnostykę, zarówno obrazową, korzystamy z najnowocześniejszego laboratorium, więc no, spora korzyść dla naszych pacjentów. Czy są jeszcze jakieś oczekiwania z Pani strony, jako lekarza doświadczonego? Czego Państwu jeszcze brakuje, żeby tutaj rzeczywiście ta opieka nad małymi pacjentami była w pełni kompleksowa? A może już właśnie dzięki zakończonym pracom Państwo są na tym etapie, kiedy są zadowoleni z tego, co posiadacie i czekacie tylko na pacjentów? Mogę powiedzieć, że obecnie rzeczywiście mamy już kompleksowe zaplecze diagnostyczno-lecznicze. W tej chwili rzeczywiście czekamy na pacjentów. Posiadamy zespół konsultantów, którzy pomagają nam w opiece nad naszymi pacjentami. W tej chwili również skompletowaliśmy zespół bardzo dobrych lekarzy, specjalistów, z którymi obecnie pracujemy na oddziale. Więc wydaje mi się, że już w tej chwili posiadamy bardzo dobre zaplecze do hospitalizacji małych pacjentów. Dzisiaj w szpitalu imienia Świętej Rodziny bardzo miła uroczystość. Dzieci wspólnie z rodzicami ubierają choinkę, mają dużo zabawy. To są dzieci zdrowe, ale też dzieci chore, dzieci z oddziałów tego szpitala. Proszę powiedzieć, bo widzimy Panią też podczas tej uroczystości. Wiem, że Pani wybiera ten szpital, jeżeli chodzi o opiekę nad Pani dziećmi. Dlaczego? Myślę, że jeśli chodzi o nasze zdrowie, to oprócz opieki specjalistycznej i miejsca, to miejsce jest wyjątkowo dobrze przygotowane, zarówno pod względem diagnostyki, jak i samych warunków, w których można godnie uporać się z dolegliwościami. Myślę, że za naszą potrzebą opieki stoi zawsze człowiek. Tak się składa, że lekarz, który objął oddział pediatryczny, pani ordynator Ania Krysiukiewicz-Fenger, jest osobą, która opiekuje się moimi dziećmi i leczy je od kiedy były małe. W związku z tym podążam za nią. To, że dokonała takiego wyboru i takiego miejsca, które rozwija, które stara się, żeby było właśnie miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie, co jest niezwykle istotne, sprawia, że mam głębokie przekonanie o tym, żeby też innym mamom, tatusiom, babciom i dziadkom dać znać, że tutaj na Madalińskiego jest dobrze wyposażony, świetnie prosperujący, z fajnymi specjalistami i życzliwymi bardzo ludźmi z personelu oddział pediatryczny, w którym mogą skorzystać z pomocy, w którym ich dzieci mogą odzyskać zdrowie i że to jest niezwykle też istotne. Jest to miejsce bardzo przyjemne i przyjazne. Nie jest przepełnione. No i tak naprawdę gdzieś za ludźmi ta atmosfera też idzie, więc dzieci też czują się tutaj bardzo bezpieczne. To jest nie do przecenienia.